wszystkie służby podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji są w pełni zmobilizowane. Do sprawy podchodzimy poważnie i odpowiedzialnie. Dzisiaj mieliśmy kontakt, telekonferencję z wojewodami, z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Również w konferencji tutaj na miejscu brał udział szef, komendant główny Straży Granicznej, szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Także służby są zmobilizowane, działają w sposób odpowiedzialny. Procedury wszelkie zostały przejrzane, odświeżone, tak żeby skutecznie i szybko i profesjonalnie zareagować, jeśli wirus pojawi się w naszym kraju. Chcę też Państwa uspokoić i przypomnieć, że istnieje taka instytucja jak Agencja Rezerw Materiałowych, które na godziny kryzysu, na trudne czasy magazynuje ogromne ilości odpowiedniego sprzętu, medykamentów, wszystkiego, co może być w trudnych sytuacjach, kryzysowych, masowo użyte na rzecz bezpieczeństwa, na rzecz pomocy, chociażby w sytuacjach trudnych epidemiologicznie. Także Agencja Rezerw Materiałowych ma odpowiednie środki, żeby w sytuacji, kiedy będzie to niezbędne, użyć ich na masową skalę. Wszelkie informacje, że są jakiekolwiek niedobory w tym zakresie, proszę traktować z dużym dystansem. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność, monitorujemy i staramy się być w kontakcie z tymi naszymi obywatelami, którzy są poza granicami Polski, w rejonach, gdzie pojawiła się epidemia, w różny sposób się to odbywa i Straż Graniczna monitoruje listy pasażerów lotów lotniczych i służby sanitarne są w gotowości, aby natychmiast, jeśli taka potrzeba zaistnieje, być na lotnisku, udzielić odpowiedniej pomocy osobom, które by tego wymagały. Są przygotowane miejsca na odpowiednich oddziałach w szpitalach. Wojewodowie codziennie, podkreślam, przekazują bieżącą informację w tym zakresie do Ministerstwa Zdrowia. Także jesteśmy przygotowani, sprawę traktujemy poważnie. Na szczęście póki co nie ma u nas wirusa, ale jeżeli się pojawi, a dociera on do Europy, podejmiemy adekwatne, szybkie i profesjonalne działania. Dziękuję Państwu.